Znacznie poważniej wygląda sytuacja w województwie podlaskim. Na jego obszarze, według danych z 7 kwietnia, wskazywała, że najpoważniejsza sytuacja jest w powiatach białostockim, bielskim i łomżyńskim. Wczoraj również do grona zakażonych COVID-19 dołączył dyrektor jednoimiennego szpitala zakaźnego w Łomży. Od kilkunastu osób pracujących w tej placówce pobrano próbki do testów, i na chwilę zamknięcia dzisiejszego wydania nie znaliśmy ich wyników. Szpital w Łomży to jedyna jednoimienna placówka w Podlaskiem. Po porannym raporcie liczba zachorowań w województwie wzrosła o 4 do 131 przypadków. Jeden z nich to zachorowanie młodej kobiety z Białegostoku, a kolejne 3 to chorzy z powiatu bielskiego.